Fajnie, że się to udało zrobić, a jeszcze fajniej, że mówiliśmy tylko i wyłącznie online. Także to jest najważniejsze. Coś mi tu piszcie. Ciszę, no tak naprawdę potrzebne jest to chyba nie, co? Będzie lepiej. To tak jak powiedziałem, jest to nasze pierwsze spotkanie. Część oficjalną trzeba zacząć. Na początek chciałbym powitać prowadzących, którzy będą przedstawiali swoje prelekcje. Koleżanka Justyna Michalek. Pokażmy się wszystkim. Jeszcze raz. Maciej Słojewski. Łukasz Łasiński. I Krzysztof Pardo. To ja. Ja bym prosił, żeby jak już będziemy później zaczynać te prezentacje, to chciałbym, żeby każdy parę słów też o sobie, co ma co dzień i dlaczego tu jest. Teraz chciałbym przedstawić pokrótce, tak żeby nie przeszkadzał też kolegom, które są licznie zgromadzone. Przedstawiliśmy sponsorów. Chcielibyśmy też przywitać osoby, które tutaj do nas przyjechały. Zarejestrowaliśmy, jak dobrze widzę, 15-16 osób. 15 osób nas wszystkich tutaj się dzisiaj pojawiło. Część osób zarejestrowało się przez stronę. Część udało nam się zgromadzić, co widać, przez założenia służbowe, aczkolwiek miało być to bardziej prywatnie, ale fajnie, że jesteście. To jest najważniejsze, tak? Bo myślę, że każdy coś z tego wyniesie. Także serdecznie witamy osoby, które przybyły. I teraz pokrótce przedstawimy firmy, które sponsorów, którzy nas wsparli w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. S-Mailing, tak naprawdę firma, która produkuje komponenty do poczty elektronicznej, newsletterów, przesyłania tych rzeczy w oparciu o Joomla. Firma przygotowała na to dzisiejsze nasze spotkanie 20% rabatu na komponent dla każdego z użytkowników. Dostaliście, myślę, że chyba wszyscy, te książeczki. Tam są te kupony do wykorzystania. Od razu mogę się wtrącić, bo S-Mailing jest naprawdę bardzo fajny komponent, jeżeli chodzi o te newslettery, są takie wykorzystanki, bo mamy do 3 strony. Dla klientów naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Kolejny sponsor, Wideoedukacja. To portal, gdzie praktycznie są filmy, porady dotyczące Joomli. Zapraszamy na stronę. Tutaj mamy do rozlosowania 5 kuponów na roczny dostęp. Każdy w kwocie 70 zł, jak dobrze zanotowałem. 79. Tak. Tam laseczki mi zabrać. Ale na to. Roundem. Templatki, szablony responsywne. Tutaj mamy bogactwo i szaleństwo nagród. 2 kupony, 100% plan personal w losowaniu. 3 kupony, 50% business development. I kupony dla każdego 30% na wszystkie ich tutaj plany i kupony. Muszę się podzielić. Joomla Monster. Szablony. Jak tutaj można gdzieś zauważyć, potwornie dobre strony internetowe, także nie tylko szablony, ale też wszystkie inne dodatki, komponenty. 30% rabatu dla każdego też w ramach ulotek informacyjnych, które dostaliście przy rejestracji tutaj na miejscu. DJ Extension, komponenty, moduły, dodatki. I tutaj też jest 30% dla każdego uczestnika. Web 357 Internet Solution, tutaj oczywiście zapraszamy do odwiedzenia strony, to są też komponenty, dodatki w głównej mierze dla administratorów stron. O, zapraszamy serdecznie, mamy jeszcze tutaj kolejnych gości. 5 kuponów, 100% tutaj jest rabatu dla nas do rozlosowania na rok, plan biznes. To już później. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zarejestrowałem.
zainteresowania. Zapraszamy, musimy wygodnie się odsiąść na wmuchiwanych niebieskich fotelach. Teraz pokrótce partnerzy, tak? No, przede wszystkim nie ma tutaj przedstawiciela, ale jakby tego szefa tego ośrodka, ale znajdujemy się na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W wielkim skrócie to ośrodek ten zajmuje się szkoleniem zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak także ochotniczych straży pożarnych, ale też szkolenia BHP, nie BHP dla osób prywatnych, także tutaj szeroki wachlarz szkoleń z zakresu praktycznie każdej dziedziny ratownictwa, tu mówię o strażakach. Udostępnienie sali, także tutaj na tyle ile mogę. Serdecznie chciałem podziękować do mojego szefostwa. Fotografia Tomasz Karolski P. To człowiek, który przede wszystkim jest organizatorem też tego spotkania, współorganizatorem, ale też partner w zakresie fotografii. Te zdjęcia będą dostępne, będzie można je sobie tutaj później u Tomka pozyskać. A WTPL Studio, to też Tomasz Karolski, jak on to robi, że się rozdwaja, nie wiem. Ale tak naprawdę to też strony, tak Tomasz, trzy słowa. Projektowanie, robienie strony internetowej, to grafiki, hosting, domeny, czyli wszystko, co się wiąże z Joomla, nie tylko z Joomla, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Prelegentów już pokrótce wspominałem, ale żeby się gdzieś tam nie gubić po twarzach, to warto zapamiętać. Ja chciałem jeszcze też przypomnieć o organizatorach, tak? No, my we dwójkę tutaj jesteśmy, ale tak naprawdę możemy chyba śmiało powiedzieć, że największy wkład i to całe zamieszanie, które zostało tutaj związane z organizacją tego jugu, to jest Danusia i dzik, której nie ma z nami. Nie ma. Szkoda, że jej z nami nie ma, ale mam nadzieję, że następnym razem już jak najbardziej się pojawimy. Sprawy rodzinne, choroby dzieci i tak dalej, na szczęście choroby przechodzące, więc tutaj nie ma problemu. Teraz, jeżeli chodzi o plan naszego tutaj spotkania, powinienem kończyć przywitanie, 14.10. Zaczniemy już za chwilę pierwszą prezentacją kolegi Macieja. Następnie zrobimy sobie 10 minut przerwy. Później dzisiaj około 15.20 coś ja mam do powiedzenia, trochę tam. Później zrobimy sobie taką dłuższą przerwę, kawa, jakieś ciasto. Około 16.15 kolega Łukasz. Później około 17.00 Justyna. I około 17.30 planujemy rozlosowanie jakże wspaniałych nagród, podziękowania jeszcze raz dla sponsorów, wspólne zdjęcie. No i praktycznie gdzieś tam zakończymy to spotkanie. Mam nadzieję, że później uda nam się w gronie, nie wiem jeszcze jakim, ale udać się może gdzieś na Starówkę w Olsztynie, wypić jakieś piwko i tak dalej. Także ci, którzy będą mogli, na koniec się jakoś tam dogadamy i temat myślę, że załatwimy. Czy coś jeszcze, kolego, co masz? Nie. A! Nie, najważniejsza rzecz. Jest tu z nami też gdzieś jedna taka pani, której nie widzę. Żona Tomka, która tutaj nas wspiera praktycznie od samego początku. Te ciasta, które gdzieś tam później będziemy jedli, to jest jej wyrób, także jakby w razie czego coś, to tylko do niej pretensje. Oczywiście to jest żart. Chyba nie pretensje. To jest żart. Nie, naprawdę bardzo, bardzo dzięki, bo Tomasz to tutaj jakby z założenia miał być, a żona bardzo chciała. Tak przynajmniej mówi. Cóż, czy mamy jakieś takie pytania? Nie wiem. A, takich pytań to jeszcze typowo technicznych. Prośba jest taka, że jeżeli będziemy spożywali, ja nie mówię o tych tutaj buteleczkach, ale też w miarę ostrożnie, ale wszelkie sprawy kawy, herbaty, to w trakcie przerw tylko i wyłącznie tam poza salą. Tak mnie prosił, żeby przekazał też szef ośrodka. No i co, papieroski, jeżeli ktoś pali na dole i na zewnątrz jest popielniczka, także śmiało. I chyba wrócę jest na wprost, jest tylko męskie, ale tam podzielone, bo są dziewczyny sobie poradzą. Myślę, że to wszystko, tak? W wielkim skrócie, więc co, no zapraszamy kolegę Macieja na pierwszą prezentację.